Duda zaczyna agresywnie ruchem e4, poszła obrona sycylijska i Polak zastosował ruch goniec c4. Zazwyczaj, kiedy widzimy takie ustawienie, to od razu myślimy, że ten biały to jest jakiś totalny amator, bo zazwyczaj początkujący zawodnicy po prostu przeciwko sycylijskiej stosują taką kalkę, grając goniec c4, ale co ciekawe, to ustawienie ma więcej sensu, niż by się wydawało. Potrafi być naprawdę zły. Złośliwe. Chociaż ja osobiście jestem raczej fanem ataku Grand Prix, gdzie ten pionek najpierw wychodzi na f4, wydaje mi się to agresywniejsze. I jeżeli gracie Sycyla, pamiętajcie, że takie ustawienie najlepiej jest kontrować ruchem e6, czyli idea jest banalnie prosta, czarny chce później zagrać d5 i w ten sposób zająć centrum, jednocześnie wyganiając tego gońca. W razie potrzeby zawsze można też g6, goniec g7, zrobić roszadę i ten król jest bardzo bezpieczny. No i w partii nastąpiła już niedokładność ze strony przeciwnika, poszło g6 i tutaj mocarnym ruchem byłoby zagranie e5. No bo przeciwnat musi wybić, w ogóle mat już grozi i teraz czarny musi się obronić ruchem e6 i nie jest to jakiś wielki zysk, ale zauważcie, jak pieruńsko słabe są tutaj czarne pola. Przez to, że i pion g6 i pion e6 poszły naprzód na białe pola, no to czarne pola mocno się tutaj osłabiły. I nawet można pomyśleć o takim ruchu. Hetman f3, goniec g5 i już wygląda to naprawdę problematycznie dla czarnego. Natomiast w partii Duda c3, przeciwnik goniec g7, goniec b3 i tutaj wieża e1, czyli Duda będzie chciał w którymś momencie to e5 wrzucić lub też jest to plan zabezpieczenia pionka e4, żeby później zagrać d4 i w ten sposób, jak pionki będą stały tak soczyście w centrum, no to figury czarnego po prostu nie będą miały się gdzie ruszać, więc przeciwnik tutaj słusznie podszedł do tematu, od razu zablokował cały ten plan ruchem e5. W partii h3, żeby tutaj nie było takich złośliwych związań, przeciwnik h6 i tutaj Duda zagrał posunięcie goniec c3, które jest ok. Może trochę dokładniejsze byłoby skoczek a3, żeby przetransportować skoczka na c4. Ten skoczek będzie tutaj działał bardzo, bardzo aktywnie. Później d4 będzie silniejsze, ale goniec c3 jak najbardziej ok. Przeciwnik b6 i tutaj już widać, co oponent knuje, ponieważ on prewencyjnie zabezpieczył piona c5. I pojawia się od razu pytanie, po co on zabezpieczył tego pionka? Przecież nie było żadnej groźby. Ano po to, żeby zagrać d5. I rzeczywiście ruch d5 jest tutaj ogromną strategiczną groźbą, ponieważ jeżeli to czarny zrealizuje, to całkowicie zdominuje centrum szachownicy. Więc Duda absolutnie koniecznie powinien zagrać teraz d4. Pionka oczywiście przeciwnik nie może zbić, bo widły, a jeżeli przeciwnik będzie teraz wybijał na d4, no to finalnie skończy ze słabością na d6, co oczywiście będzie sporym kłopotem. Więc przeciwnik najpewniej po ruchu d4 po prostu by wybił, ale drugi raz już by nie wybijał, tylko coś w stylu goniec b7. Natomiast to tak czy siak jest ok, bo Duda może zagrać d5, obronić piona e4, jest przewaga w przestrzeni. No i teraz kwestia, żeby przestawić f4, później e5 i zajechać przeciwnika na skrzydle królewskim. Natomiast Duda zagrał tutaj trochę zbyt pasywnie, skoczek bd2 i przeciwnik przesadnie się tutaj odpalił, grając goniec b7. W ogóle to jest ciekawa sprawa, że tutaj Duda zagrał no tak niestandardowo w debiucie. Dla obu zawodników to jest nieznana struktura i naprawdę cała masa niedokładności. Więc widać, jak ci topowi zawodnicy polegają na doświadczeniu. Te typowe debiuty mają, czy typowe warianty mają naprawdę obcykane, że grają niemalże perfekcyjnie. A jak tylko jest coś nowego, to już widać, że błędy się wkradają i właśnie dzięki temu Carlsen tak kosi przeciwników, bo on gra niemalże perfekcyjnie, nawet w pozycjach, które są dla niego totalnie nowe.
Więc w partii D5 przedwczesny ruch, chociaż Duda tego nie wykorzystał, bo groziło teraz posunięcie D4 ze złapaniem gońca, więc Duda wycofał się na F1. Wiadomo, jest to partia z wtorku dla utytułowanych, więc partia na 3 minuty plus 1 sekunda, więc akcja dzieje się tutaj no, ekstremalnie szybko. Więc no, nie ma czasu na takie solidne rozmyślania, ale tutaj był taki trik. Skoczka oczywiście można obronić, ale wtedy bicie i bicie na E5. I jeszcze goniec wisi, a teraz goniec ma gdzie się ewakuować i po prostu jest pionek przewagi. Dalej jest tutaj aktywność po stronie czarnego, no ale jednak co pionek to pionek. Więc w partii skoczek F1. Przeciwnik teraz już sobie piona zabezpieczył, skoczek G3, wieża E8 i teraz dopiero goniec A4 przyszło Dudzie do głowy, no ale teraz już ta wieża się przydaje, no bo pion Z5 jest podwójnie zabezpieczony. I tutaj to, że przeciwnik zbudował tak solidne centrum, to jeszcze nie jest jakimś ogromnym problemem. Pod warunkiem, że biały to centrum jakoś agresywnie zaatakuje. I to właśnie następuje. A3 i B4. I widać, że teraz już i z jednej i z drugiej te piony zaczynają podwisać. W partii D4, no to Duda wybił i ta struktura jest bardzo fajna. Oczywiście ten pion z D4 zapewnia czarnemu przewagę w przestrzeni, tylko problem czarnego jest taki, że figury białego znacznie szybciej wkraczają do akcji po linii C. A linia C jest jedyną otwartą linią w pozycji, więc ten, kto ją zdominuje, no to przejmuje inicjatywę. No i mamy w partii właśnie wieża C1, hetman B3 i tutaj Duda wieża C2, więc proste, a zarazem skuteczne. Obie wieże wkroczą na linię C, no i czarny już ma przewalony. W partii w ogóle skoczek B8, Duda po prostu wybił i wrzucił drugą wieżę na linię C, no i teraz wybił na D7. I w partii, no co ciekawe, poszło wieża C6, bardzo ludzki odruch, ta wieża jest tam piekielnie aktywna i z całą pewnością czarny ma problemy, ale była tutaj dostępna naprawdę prześliczna kombinacja, którą Duda przeoczył. Niewinnie wyglądające skoczek H4 rozwala pozycję czarnego, coś niesamowitego. Groźba jest banalnie prosta, pion z F7 jest związany, więc Duda chce zbić na G6. No i teraz zapytacie, no dobra, dobra, Dawidku, ale co jak po prostu król obroni? No i okazuje się, że teraz wjeżdża bang. Goniec bije H6 i jak król odbije, to hetman bije F7. I po prostu nie ma obrony przed matem. Więc może w takim razie król H7. No ale nie, bo tutaj od razu wjeżdża hetman bije F7. Więc być może wieża E6 wobec tego, żeby przesłonić. No ale nie da rady, bo bicie na G6 i ten pionek no nie wyrobi z defensywą obu punktów. Więc brutalne, ale to skoczek H4 autentycznie rozwala pozycję przeciwnika. Jedyne, żeby nie stracić pionka, to jest zagranie G5, ale teraz skoczek wjedzie na G6, nastąpi wymiana tego gońca, później drugi skoczek wjeżdża na F5 i kiedy ta kawaleria właśnie na skrzydle królewskim wejdzie do ataku, no to pozycja czarnego jest do poddania. Więc bardzo, bardzo ładna kombinacja. Duda natomiast zagrał wieża C6, hetman B7, B5 i też ta pozycja jest naprawdę świetna, bo zauważcie, że ta wieża dominuje linię C, ale też po szóstej linii robi przeciwnikowi problemy, wisi teraz skoczek. I w partii goniec G7, a to Duda właśnie wybił i w tym sposobem zdobył pionka. No ale że to była partia na 3 minuty plus 1 sekunda, pozycja wcześniej już była złożona, no to zawodnicy zużyli dużo czasu. No i zobaczcie, co się tutaj działo, bo emocje wywaliło poza skalę. Czym korek zablokował całą akcję Dudy na skrzydle hetmańskim, poniżej 10 sekund zawodnik grający czarnymi, no i tutaj presja czasu jest już kolosalna.
pionek Dudy wjechał aż na A5. Przeciwnik musi się tutaj grzecznie bronić. No być może dałoby rady tutaj odpalić jakiś atak na skrzydle królewskim, no ale nie jest to prosta sprawa. Mając 10 sekund na zegarze, Duda jednak znalazł. No i teraz co dalej? No H5 wygląda naprawdę ślicznie w partii A6, więc blokada jest tutaj utrzymana. No skoczek G3, jakieś H5 musi tutaj wlecieć na 2 sekundach przeciwnika. I czy przegra na czas? No, pół sekundy i wykonał posunięcie. No i teraz jak tutaj Duda oponenta wymanewruje, bo to jest tylko pionek przewagi. No i rzeczywiście wymiana nastąpiła. Ojojoj, tutaj problemy Polaka z tym pionkiem D3. No i zobaczmy, naprawdę bardzo, bardzo mało czasu z jednej i z drugiej strony. Skoczek Dudy, no ojojoj, te pionki się sypią i zaraz skoczek C7 i będzie kolejna strata, więc pozycja się teraz zrobiła po prostu przegrana, ale Duda się zaktywizował. Teraz pionek H będzie mógł zasuwać do pola przemiany. No i czy tutaj Duda coś jeszcze z tego wyczaruje? No niestety pod presją czasu Polak się zamotał, stracił te wysunięte pionki, no i teraz jego pozycja jest po prostu przegrana. Pionek z linii H został osaczony. Jedyna szansa jest taka, że przeciwnik tutaj po prostu przegra na czas. No te pionki czarnego suną do pola przemiany i nic się z tym nie da zrobić. Chociaż teraz król Polaka się zaktywizował, no i po biciu na B3 jest bicie na D3, no i z tym pionkiem są kłopoty, ajajaj. No jeszcze jest szansa, dawaj jakiegoś primuwa skoczek E7, przeciwnik nie zdąży. No tutaj Duda musi coś chytrego zrobić, bo inaczej to nic z tego nie wyjdzie, ale jednak coś tym pionkiem czarny się zbyt szybko wyrwał. No teraz trzeba pamiętać o tym, że pole A1 jest czarne. Aha, ale nie ma jak pionka obronić. Dobra, bo się tak zawahałem. Huch, no muszę wam powiedzieć, grubsza partia. Były tutaj wzloty, były tutaj upadki. Więc tak jak widzicie, Jan Krzysztof Duda dostarcza nam naprawdę bardzo dużo emocji. Widzę, że on gra wszystkie wtorki dla utytułowanych, które są no, co wtorek teraz o godzinie 16, a drugi jest o godzinie 22, więc no wiadomo, będzie ta zmiana czasu, więc to też się zmieni, ale no powiem wam, fajne te partie, na 3+1 całkiem są już sensowne, ale też jest bardzo, bardzo dużo dymów, więc jak tylko we wtorki będę wolny, to z całą pewnością te występy Dudy będę komentował na żywo oraz też analizował. Dobrze, więc mam nadzieję, że produkcja przypadła wam do gustu. Wrzućcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję. No i widzimy się w kolejnych analizach. Także dzięki za uwagę i popa, widzowie.